szczepionka leży. Dobrze? Fituje zdecydowanie. Sztywniutko. Czas na ciebie, kolego. Dzisiaj będziesz miał dużo pracy. Co tak patrzysz? Do swojego penisa? Nie. Nie do penisa. Mówię do swojej kamery. Przepiękna plaża, tu gdzie będziemy nurkowali. Jest prześlicznie. Kurde, bajka. Bojka przyszykowana. U nas widać, żeby nas nikt nie zabił śrubą na przykład silnika. Także wszystko jest. Widzimy się chyba pod wodą. Jest ok? Tak, jest ok. Jak jest do góry? Do góry. Zanurzamy się. Zanurzamy się. Coś jest nie tak. Gdzie coś tam piszczało, to nie jest powód do wynurzenia się. Mhm. Okej, okay, dobra. Powód do wynurzenia, sprzęt działa, wszystko jest ok. Powód do wynurzenia jest wtedy, kiedy ty się źle czujesz. Coś jest nie tak, bo cię boli, tak? Chcesz już się na chwilę wynurzyć. A tam leci troszkę wody do maski. To nie jest powód do wynurzenia się. Wystarczy trzymać tutaj, do góry. Działa mi woda i robię. A. Chyba, że się mocno zaleje ta maska. Nie odchylać za mocno, ale tylko tu przytrzymać i jest czyściutka. Okay. Przed wejściem fufu, posmarować, wypłukać i zakładamy. Wrzucimy sobie kamizelkę. To jest napina, tak? Tak, jest. To musi być w pionie. Tak, nie wypuścisz powietrza. Wietrze idzie do góry, prawda? Ja. Halo. Czekaj. Dla partnera zawór do spuszczania szybkiego. Mogę sobie napompować. Szybko spuścić. Jest ok, czyli? Pokaż, jak jest ok. Jest ok. Tychu. Jest ok? Jest ok. Wchodzimy tyłem, to idę. Jak ta młoda, gotowa? Gotowa. Piona. Pijanki wywieszone. Było ciekawie, fajnie było. No, te żyjątka wszystkie, no mało tego było. No bo to Chorwacja, a my dużo plastiku zużywamy, nie przez słomki. Nie, papierowe słomki tu nic nie pomogą. Idźcie do sklepu, zobaczcie ile plastiku jest na półkach. Wszystko jest w trzech plastikach. Ciastko zapakowane w worek, zapakowane w podstawkę plastikową, zapakowane w co. Także no, mało tych żyjątek, ale były. I chyba jeszcze się pokuszę kiedyś ponurkować, ale na razie muszę odpocząć, bo mnie boli ucho prawe. Krzychu, boli cię ucho? Nie. Krzycha nie boli ucho, ale Krzysiu już nurkował. A lubisz jeszcze zmuchiwanie? Tak, no cały czas. No w tamtą stronę nie miałem problemów. W stronę morza, nie? Otwartego, a w stronę brzegu jakoś nie mogłem prawego odetkać, nie? I nie tak. No nic. Przyzwyczajony. Już przyzwyczajony. No nic, wracamy na kata. Wstępny przystanek Omiś, tak? Omiś. Omiś. I albo rafting, albo Tyrolka, jeszcze nie wiem. Tyrolka jest największa w Europie? Coś takiego? Jedna z większych. Jedna z największych. Jedna z największych w Europie, także może być ciekawie. Bo najważniejsze, to my dziś miała ducha do ucha. To co ci się podobało najbardziej? Oddychanie pod wodą. Oddychanie pod wodą ci się podobało? No. O, wygodna rzecz, przydatna. Jak się czujesz? Kurde, zmęczony fizycznie. Pływanie bez instruktora jest zdecydowanie więcej energii zabiera, bo
Jak on cię trzyma, to tak naprawdę on cię stabilizuje, on cię też napędza pływami często. No tak, no. A wcześniej właśnie w ten sposób nurkowałem z instruktorem. Dzisiaj pierwszy raz pozwolił mi dalić tam trochę, po samemu się pokręcić pod tą wodą. Mam super klientów, naprawdę, mega fajni ludzie. Tankujemy wodę, ale jesteśmy gdzie byliśmy. Jutro ta Tyrolka. Idziemy spać w jakiejś dzikiej zatoczce. Na razie widzicie miasteczko za mną, w którym nocowaliśmy. Jest przepiękne, jak wszystkie miasteczka w Chorwacji zresztą. Krzysiu tam coś robi, idę sprawdzić co. Co tam, mordo? Sprawdzam, czy tutaj mogę stanąć, bo... Podobno oni jednak chcą zostać na noc tutaj. Jeszcze byłem, to ja bym już popłynął dalej. Zobaczymy. Wszyscy na pokładzie? Płyniemy! Dzieci, ewakuujemy się z tej widoka. Dostałem info, w sumie to tak... Nigdy na to w ten sposób nie patrzałem, bo to zawsze czarterowe łodzie i mimo, że o nie dbamy, to bez przesady, ale no żeby jednak zagrzać tego diesla jednego, drugiego 10 minut przed wypłynięciem i tak teraz odpalam na 5. Na pół gwizdka, ale zawsze coś dbamy. Dbamy, trzeba dbać, nawet jak nie nasze, żeby inni dbali jak będzie nasze. Płyniemy. Płyniemy trochę w hybrydzie, bo nam się śpieszy, ale już na żagielku. Także jest magicznie. 2 metry. Jesteśmy w Uvala Luka, tak jak nazywa się to druga zatoka w Chorwacji. Stoimy już, świecimy się, widać nas na niebiesko. Hej, niebiescy ole. No i co, ile płynęliśmy? 2 godzinki. Tak jest. I jesteśmy na miejscu. Tak. Tak to wygląda. Trochę dzicz, trochę spokój, trochę chill out, trochę wszystkiego, co fajne. Jego wieczoru. No bo wieczorem nic nie widać. Jeszcze widać, ale zaraz nie będzie widać. Także my odpalamy wrotki pewnie. I rano płyniemy na Omiś, na Tyrolkę. Z samego rana, także do zobaczenia. Wlazłem na dach, żeby pokazać zatokę. Co? Czego się nie robi, nie? Musisz złapać się lewą ręką i nóżkę przerzucić, nie? O. Dobrze. Jest. Jest mój ziom. Bęk. Zaparkowali, dwie sauny 47, tam jest 450 flybridge z Angie, z Łagiem, naszym Jezusem i właśnie taka spokojna zatoczka, totalnie osłonięta od morza, zobaczcie, mega ostoja. Okay.